Teatr Radia Łódź zaprasza. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy emisję kolejnego słuchowiska z archiwum Radia Łódź, a będzie to dzisiaj Nawrócony Bolesława Prusa, kilka słów wstępu. Prusa znamy przede wszystkim jako autora Lalki, Faraona i wielu, wielu nowel. I z całą pewnością Lalka jest największą polską powieścią. Ale współcześni mu Polacy cenili go także za działalność społeczną, w tym o dziwo za propagowanie turystyki pieszej i rowerowej. Warto także przypomnieć, że Bolesława Prusa uważa się za twórcę polskiej felietonistyki. Swoje dzieje prasowe zaczął w 1872 roku artykułem społecznym Nasze grzechy w czasopiśmie Opiekun domowy. Potem przez kilka lat pisał w bardzo poważanym tytule Niwa. Współpracował także z satyrycznymi pismami Mucha i Kolce, dla których pisał prześmiewcze szkice społeczne i liczne humoreski. Najbardziej znane z nich to Kłopoty babuni oraz To i owo. Także w Niwie ukazywał się jego stały felieton Sprawy bieżące. W roku 1874 związał się z Kurierem Warszawskim, na łamach którego ukazywała się seria 7 utworów z cyklu Szkice warszawskie. Ta sama gazeta od roku 1875 zaczęła zamieszczać kartki z podróży, były to felietony i reportaże pisane podczas wędrówek reporterskich po kraju, oraz kronikę tygodniową, która przyniosła Prusowi największą popularność. Prus współpracował także z wydawanym w Petersburgu polskim tygodnikiem Kraj, dla którego pisał korespondencję z Warszawy. Przypominam tutaj działalność dziennikarską Bolesława Prusa, albowiem słuchowisko, które dzisiaj przedstawimy, będące adaptacją opowiadania Nawrócony, ma z całą pewnością rodowód felietonowy i satyryczny. Bo był Bolesław Prus nie tylko bystrym obserwatorem życia codziennego, ale również bezwzględnym prześladowcą wad i przywar i pospolitych podłości Polaków. Zwróćmy uwagę i na to, że w czasach, gdy Sienkiewicz pisał historyczne powieści, w których Polacy byli dobrzy dla siebie wzajem, a nawet kochali się nad wyraz, Prus bezlitośnie obnażał nasz egoizm i wzajemne okrucieństwo. Bardziej krytyczni z Państwa dopatrzą się być może podobieństwa noweli Prusa do opowieści wigilijnej Dickensa. Trudno temu zaprzeczyć, ale też bohater Prusa nawraca się jedynie na chwilę. Prus bowiem mniej chyba wierzył w ludzkie pokłady dobroci niż Dickens. Niemniej nowela i słuchowisko mają charakter komedii, tyle że z tak zwanym głębszym znaczeniem. Dlatego zapraszam do miłej zabawy. Jerzy Chutek. Pan Łukasz siedział zamyślony. Był to starzec wysoki, chudy, pochylony, liczył około 70 lat i miał czarne, dosyć gęste włosy upstrzone siwymi kosmykami. Nie posiadał ani jednego zęba, a śpiczasta broda zbiegała mu się z hakowatym nosem, co fizjonomii starca nie nadawało przyjemnego wyrazu. Siedział w swoim pokoju, dużym, od kilkunastu lat nieoczyszczonym, zapchanym sprzętami. Były tam staroświeckie szafy i komody, były duże fotele, na których mole z skórę zjadły, wyścielane krzesła zapomnianych form i obszerne kanapy z powyginanymi poręczami. Żona jego rychło zmarła, zostawiwszy mu kamienicę i córkę. Pan Łukasz córkę wychowywał jako tako i najśpieszniej wydał ją za mąż. Ani wesela nie sprawił, ani obiecanego posagu nie wypłacił, ani nawet kamienicy matczynej nie zwrócił. W końcu nieznośnym uporem sprawił to, że zięć wytoczył mu proces o zwrot domu. Sprawa była czysta i pan Łukasz przegrać musiał. Ale dobrowolnie nie chciał ustąpić. Będąc zasobnym i bardzo biegłym w prawie, wynajdywał mnóstwo wykrętów i działał na zwłokę, w czym dzielnie mu pomagał pan Kryspin,
stary adwokat. Siadł tedy pan Łukasz na kanapie. W dniu jutrzejszym przypadała w sądzie sprawa jego z córką o kamienicę. Tu jakby na nieszczęście adwokat Kryspin wyjechał z Warszawy. Może nie wróci na czas i przegra? Byłby to dla pana Łukasza silny cios pod wieloma względami. Naprzód musiałby oddać córce dom. A powtórę, kto wie, czy córka, którą ojciec rzucił na pastwę niedostatkowi, nie zechce mścić się i nie każe płacić sobie za komorne. Chyba nie zrobi tego. Ona zawsze była dobrym dzieckiem. Ale zresztą i to być może dzisiejszy świat taki chciwy. Niepoczciwi ludzie oczerniali pana Łukasza. Mówili, że jest chciwy, zły ojciec, zły gospodarz, że chociaż na piersiach nosi 30 tysięcy rubli listami zastawnymi, przecież nie chce odnawiać mieszkań. Zły gospodarz? A co to, czyja stróża nie trzyma? A czy co pierwszego nie zgłaszam się po komorne? Czy nie zmusił mnie magistrat do zaprowadzenia chodnika asfaltowego przy kamienicy? O, jeszcze dziś gotują tę obrzydliwą smołę pod oknami, a dym aż dusi. Bodaj z piekła nie wyjrzeli ci asfalciarze, a najpierw główny przedsiębiorca. I taki łotr śmie jeszcze grozić mi procesem albo nachodzić mój dom i upominać się o swoje naczynia i o zapłatę. Czysty rabuś. Strach pomyśleć, jacy niesumienni są dzisiejsi ludzie. A wszystko przez chciwość. Wtem zapukano do mieszkania. Kto tam tak wali we drzwi? Czy nie wiesz, żeś mógł je wyłamać? List z kancelarii pana adwokata. Dziękuję bardzo. Dependent pisał, że pociąg, którym jechał adwokat Kryspina, rozbił się. Ponieważ adwokat żałował zwykle pieniędzy na telegramy, więc dependent był dotychczas w niepewności, czy pan Kryspin żyje. W każdym razie jednak stało dalej w liście: sprawa pana Łukasza przeciw zięciowi o kamienicę jutro będzie popierana. Kryspin bowiem jako człowiek systematyczny naznaczył przed wyjazdem zastępcę. A do licha! Temu zastępcy trzeba zapłacić, podczas gdy poczciwy Kryspin nic nie brał. Jeszcze może sprawę przegram i wyrzucą mnie z domu? Pewnie Kryspin jak zwykle miał przy sobie wszystkie pieniądze. Jeżeli zginął w pociągu, to go niezawodnie okradną. Familii nie ma, stary kawaler. Nie wolał on by to mnie taką sumę zapisać. Starzec zmartwił się tak, że aż uczuł bóle reumatyczne w nogach i w głowie. Chodzić nie mógł, więc owinął głowę zabrudzonym szalikiem i położył się na łóżku. Z ulicy dolatywała go woń asfaltu, którym na koszt pana Łukasza i innych właścicieli domów wylewano chodnik. Ostry zapach drażnił starca. Oto dzisiejsze gospodarstwo miejskie. Robią chodniki z materiałów kruchych i tak cuchnących, że człowiekowi mało głowa nie pęknie. Pan Łukasz był jakoś dziwnie rozstrojony. Asfalt pachniał coraz mocniej, a jego bolała głowa coraz gwałtowniej. Nie mógł opędzić się myśli o losie adwokata Kryspina, który już umarł, choć miał dopiero lat 60. I umarł nagle. Jakże mi zimno. Jeszcze ten asfalt. O, to byłby interes, gdyby mnie dym asfaltowy umorzył teraz, zaraz. Tu proces nierozstrzygnięty, lokale niewynajęte, a stróż ten, gdybym już nie wstał, zrewiduje moje zwłoki i zabierze mi spod kaftanika 30 tysięcy rubli. Pan Łukasz
chciał zerwać się, ale nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Chciał zrzucić szalik z głowy, ale stracił władzę w rękach. W końcu chciał oczy otworzyć. Na próżno. Umarłem. Gdy panu Łukaszowi wróciła przytomność, nie leżał już na swym łóżku, ale stał w jakiejś dużej sieni przed żelaznymi drzwiami. Sień była sklepiona i miała ceglaną posadzkę. Przy drzwiach siedział ogromny zamek, przez którego dziurkę dokładnie widzieć można było sąsiednie mieszkania. Pan Łukasz zajrzał. Zobaczył dwie sale, jedna za drugą. W pierwszej ktoś bardzo podobny do adwokata Kryspina czytał wielki zeszyt sądowych aktów. W drugiej był stół zielonym suknem przykryty i kilka prostych foteli obitych czarną skórą. W głębi przy szafach zapełnionych aktami czterej mężczyźni zdejmowali ubrania cywilne i wkładali zbyt ciasne albo zbyt obszerne, a w każdym razie mocno wyszarzone mundury ze złoconymi guzikami i haftem na kołnierzach. Pan Łukasz zaniepokoił się. Ci czterej byli mu dobrze znani. Jeden z nich, kulawy, z bliznami na twarzy, bardzo przypominał sędziego, który stracił życie, spadłszy ze schodów. Ten drugi, tłusty, z krótką szyją i siną twarzą, był niesłychanie podobny do sędziego, zmarłego na apopleksję. Trzeci, chudy jak laska cynamonu, czysty szkielet, kaszlący, to sędzia, co umarł na suchotę, a czwarty to prokurator. Prokurator we własnej osobie, który ze wszystkimi kłócił się przy preferansie, wiecznie chorował na wątrobę i pod wpływem hipochondrii połknął strychniny. Co to znaczy? Czyżbym spał i marzył? W takim nastroju ducha przycisnął wielką klamkę. Ciężkie drzwi odsunęły się i pan Łukasz wszedł do sali sklepionej podobnie jak sieni, przypominającej izby klasztorne albo hipoteczne. W tej chwili jegomość, czytający akta, odwrócił się od pulpitu i pan Łukasz poznał w nim adwokata Kryspina. Więc ty żyjesz, Kryspinie? Twój dependent napisał mi, że się pociąg z tobą rozbił. No tak. I domyślał się, że jesteś zabity. No tak. Jakże więc w tej katastrofie kolejowej ty zostałeś zabity? Rozumie się. Na śmierć? Rozumie się. Przecież kiedy ci sam mówię, że zostałem zabity na śmierć, to już musi być prawda. Powiedzże mi, mój Kryspinie, powiedzże mi, a pieniędzy nie ukradnę ci? Bynajmniej. Leżą nawet na tej sali. Któż znowu tak robi, mój Kryspinie? Mogą ci jeszcze zginąć. A cóż mnie to obchodzi? Listy zastawne nie mają tu żadnej wartości. Tylko złoto? Ani złoto. Bo i co nam po nim? Wikt mamy darmo. Mieszkanie darmo, odzienie nie niszczy się, a w preferansa grywamy o grzechy powszednie. Swoją drogą, złoto nawet w tych warunkach ma swoje powaby. Posiada ono blask, dźwięk. Adwokat zbliżył się do ściany i otworzył małe żelazne drzwiczki. W tej chwili Łukasz zobaczył straszliwy błysk, blask. Buchający jakby z pieca, gdzie topi się stal, usłyszał okrutne jęki tysiąca głosów i brzęk łańcuchów. Pan Łukasz zamknął oczy i zatkał uszy. Nigdy jeszcze nerwów jego nie wstrząsnęły równie silne wrażenia. Adwokat zatrzasnął drzwiczki i rzekł: to ma lepszy dźwięk i blask aniżeli złoto, prawda? Tak, ale złoto ma wagę i trwałość. Łukaszu, podaj no mi moją rękawiczkę. Ona leży na tym pulpicie. Łukasz
Schwycił prędko czarną rękawiczkę zwyczajnych rozmiarów, lecz w tej chwili rzucił ją na ziemię. Drobny ten przedmiot upadł z łoskotem kilkunastofuntowej bryły żelaza. Co to znaczy? To, widzisz, jest materiał, z którego mamy odzienie. Krawat i rękawiczki ważą po 500 funtów, buty po 2000 funtów, surdut około 100 tysięcy funtów i tak dalej, i tak dalej. Mamy zatem dosyć owej wagi, która ci się tak podoba w złocie. Kochany Krespinie, powiedz mi, gdzie, no niby, gdzie ja jestem? Czy jeszcze nie domyśliłeś się, że jesteś za grobem? Tam, gdzie zmarli zamieniają żywot doczesny na wieczny? Szczęście! A toć ja zostawiłem dom i mieszkanie bez nadzoru! Kto tam jest? O, to nasi preferansowi towarzysze, sędziowie i prokurator. Więc możemy zrobić szpulkę? Widziałem tam nawet stół. My tu robimy pulki, ale z tobą musimy naprzód załatwić czynność urzędową. Dowiedz się, że tamci panowie tworzą sąd szczegółowy, który zbada całe twoje życie i zakwalifikuje cię do pewnej kategorii piekła. Ja jestem twoim adwokatem. Rozpatrzyłem się w aktach i obawiam się, czy będziesz mógł zasiąść z nami do puli. Krespinie, jakimże prawem wy mnie sądzicie? Tu widzisz, jest taki zwyczaj, że hultaje sądzą hultajów. Mój kochany, więc kiedy tak, to sądźcie z mnie do tego oddziału, w którym sami bawicie. My tylko tego pragniemy, ale... Co ale? Jakie ale? Musisz dowieść sądowi, że w ciągu życia spełniłeś choć jeden czyn bezinteresownie. Jeden? Chyba 100, 1000. Ja całe życie postępowałem tylko bezinteresownie. Mój Łukaszu, ja z twoich aktów bynajmniej nie widzę tego. Gdybyś, jak mówisz, całe życie postępował bezinteresownie, to nie dostałbyś się do naszego towarzystwa, które w 4. Departamencie Piekła tworzy 8. sekcję 11. oddziału. W sąsiednim pokoju odezwał się dzwonek. Jednocześnie Łukasz usłyszał głos sędziego, który zmarł na apopleksję. Czy nowo przybyły już gotów? Chodźmy. Weszli. Sąd siedział w komplecie, ale żaden z jego członków nawet kiwnięciem głowy nie powitał Łukasza. Prokurator zabrał głos. Dostojni sędziowie, ten oto człowiek, jak wam z odnośnych dokumentów wiadomo, przez ciąg 70 lat spędzonych na ziemi nikomu nie zrobił nic dobrego, a wielu krzywdził. Za takie postępowanie wyrokiem wyższej instancji zakwalifikowany został do 11 oddziału w 4. Departamencie Piekła. Obecnie zaś chodzi o to tylko, czy ma być przyjęty do naszej sekcji, czy do innej, a może posłany gdzieś dalej. Zależy to od jego osobistych zeznań i dalszego postępowania. Czy adwokat obwinionego ma co do powiedzenia? Pan Łukasz spostrzegł, że już w połowie prokuratorskiej mowy wszyscy sędziowie twardo zasnęli. Nie dziwiło go to jednak, gdyż jako zapamiętały procesowicz bardzo często bywał na sądach tam, na ziemi.
Nigdy jeszcze pan Kryspin nie okazał tyle adwokackich przymiotów, co przy obronie dzisiejszej. Gmatwał sprawę, kręcił, kłamał tak znakomicie, że aż w zakratowanych oknach sali ukazały się zdziwione twarze diabłów. Ale sędziowie drzemali niewzruszeni, wiedząc, że nawet w piekle nie warto słuchać dowodzeń nie mających praktycznego gruntu. Nareszcie adwokat upamiętał się i zawołał. A teraz, dostojni sędziowie, zacytuję wam jedną tylko, ale niezbitą prawdę na obronę mojego klienta. Oto był on preferancista, jakich mało. Prawda? Mógł grać całą noc i nigdy się nie irytował. Prawda? Skończyłem, panowie. I zrobiłeś pan bardzo dobrze. A teraz zechciej nam wymienić jedyny czyn, który by obwiniony spełnił w życiu bezinteresownie. Wymowny adwokat umilkł i zagłębił się w rozpatrywaniu dokumentów. Widocznie nie miał już nic do powiedzenia. Stan sprawy Łukasza był tak smutny, że wzruszył nawet prokuratora. Obwiniony! Czy nie przypominasz sobie choć jednego bezinteresownego czynu w życiu, byle dobrego? Sędziowie, kazałem przed domem wylać chodnik asfaltowy. Za który na 2 tygodnie pierwej podniosłeś komornę lokatorom. Odnowiłem wygódkę. Tak, ponieważ zmusiła cię do tego policja. Ożeniłem się. Czy nic już więcej nie masz do powiedzenia? Panowie sędziowie, ja wiele w życiu moim czyniłem czynów bezinteresownych, ale jestem stary, pamięć mi nie dopisuje. Sędziowie, obwiniony ma racją. Poszukawszy, znalazłby niewątpliwie w życiu swym niejeden czyn piękny, bezinteresowny, szlachetny, ale i cóż, kiedy go pamięć opuściła. Dlatego proszę, a nawet domagam się, ażeby sąd ze względu na wiek i przestrach obwinionego nie ograniczał się na jego zeznaniach, lecz poddał go próbom, które w całym blasku okażą wszystkie wzniosłe jego przymioty. Zgodzono się na projekt i sąd począł naradzać się nad rodzajem próby. Pan Łukasz tymczasem odwrócił głowę i spostrzegł za sobą jakąś nową figurę. Był to niby woźny sądowy, ale z miną tego pokątnego doradcy, który miał na ziemi słynny proces o kradzież, oszustwo i przywłaszczenie sobie tytułów. Zdaje mi się, że mam przyjemność znać pana dobrodzieja. Woźnemu oczy zaiskrzyły się i już chciał schwycić rękę Łukasza, gdy nagle pan Kryspin odtrącił go, mówiąc: dajże pokój, Łukaszu, toż to diabeł. Dopiero byś dobrze wyszedł, gdyby cię raz złapał. W tej chwili sąd przywołał do siebie adwokata. Prezydujący szepnął mu coś i wnet potem Kryspin rzekł głośno do Łukasza: czy zrobiłeś kiedy w życiu jaką ofiarę? Na przykład na cel dobroczynny? Niedobrze pamiętam. Mam już lat 70. A czy nie miałbyś ochoty teraz zrobić podobnej ofiary? Pan Łukasz wcale nie miał ochoty, ale spostrzegłszy owo mrugnięcie, zgodził się. Podano mu papier i pióro, a pan Kryspin rzekł: napisz deklarację tak, jakbyś ją pisał do kuriera. Pan Łukasz usiadł, pomyślał, napisał i oddał kartkę. Prokurator czytał: od Łukasza, właściciela domu na ulicy pod numerem rubli srebrem 3
składa się na cel dobroczynny. Tamże znajdują się narzędzia mularskie do sprzedania, tudzież różne lokale do wynajęcia po cenach umiarkowanych. Usłyszawszy taką deklarację, sąd osłupiał. Adwokat przygryzł wargi, a diabeł aż się za boki brał ze śmiechu. Obwiniony! Tyś napisał reklamę dla swego domu, a nie deklarację. Kto robi ofiarę na cel dobroczynny i robi ją bezinteresownie, ten nie może jednocześnie załatwiać spraw majątkowych. Po tej nauce podano Łukaszowi inny papier. Nieszczęśliwy, drżąc z trwogi, usiadł i napisał. Od nieznajomego dla ubogich kopiejek 15. Ale wnet przemazał wyraz 15 i napisał 5. Sąd odczytał deklarację, sędziowie pokiwali głowami, ale zgodzili się, że jak dla Łukasza, to i taka ofiara byle bezinteresowna wystarczy. Wtem odezwał się diabeł. To w jakim celu dałeś pan, panie Łukaszu, te 5 kopiejek na ubogich? Za zbawienie grzesznej duszy mojej, panie dobrodziej. Diabeł znowu wybuchnął śmiechem. Sędzia prezydujący uderzył pięścią w stół, a adwokat począł sobie rwać włosy. Ach, ty stary ośle! Słyszałeś przecie, że masz zrobić ofiarę bezinteresowną, a więc ani na ogłoszenie o lokalach, ani nawet za zbawienie duszy. Ale ty widać, taki jesteś chciwy, że 5 kopiejek nie możesz poświęcić dla biednych bez żądania nagrody, jeszcze takiej jak zbawienie. Teraz sędziowie powstali ze swych miejsc. W ich groźnych i smutnych spojrzeniach pan Łukasz czytał dla siebie jakiś straszny wyrok. Woźny, wyprowadź obwinionego do ostatniego kręgu piekła. A nam co to po takim pensjonarzu, który własną duszę ocenia tylko na 5 kopiejek? Cóż z nim zrobimy? A co się panom podoba? Więc zróbmy jeszcze jedną próbę. Obwiniony, między nami pozostać nie możesz. Diabeł przyjąć cię nie chce, boś sam za nisko otaksował swoją duszę. Skazujemy cię więc na ostatnią próbę. Oto dusza twoja wejdzie w ten stary pantofel, który przed kilkoma dniami wyrzuciłeś na śmietnik. Pan Łukasz zdań o duszy słuchał obojętnie, ale gdy wspomniano o pantoflu, zainteresował się. W tej chwili diabeł z lekka popchnął go ku zakratowanemu oknu sali sądowej. Starzec wyjrzał i o dziwy zobaczył podwórko swojej kamienicy, okno swego mieszkania, po którym ktoś obecnie chodził. Nareszcie śmietnik, a na jego szczycie swój pantofel. Czy ja się tylko nie pośpieszyłem z wyrzuceniem jego? Chociaż za dużo kosztowały reparacje. Na podwórku ukazała się żebraczka, nędzna, obdarta. Jedną nogę miała owiniętą w brudne łachmany i mocno kulała. Rozejrzała się po oknach, widocznie z zamiarem proszenia o jałmużnę. Ale że jakoś nikt nie wyglądał, więc zwróciła się ku śmietnikowi, myśląc, że choć tam co znajdzie. Spostrzegła pantofel Łukasza. Z początku wydał się jej bardzo zły, że jednak nie było nic lepszego pod ręką. Chora noga widać bardzo jej dokuczała, więc wzięła pantofel. Pan Łukasz nie przeoczył ani jednego ruchu z tej sceny. Gdy zaś zobaczył, że uboga bierze pantofel i wychodzi z nim z podwórka, zawołał. Hej, hej, kobiecino! To mój pantofel! A cóż wielmożnemu panu po takim łachu? Łach czy nie łach, ale zawsze on mój. Darmo go brać nie wypada, bo to wygląda na kradzież. Więc jeżeli nie chcecie mieć grzechu, to zmówcie paciorek za duszę Łukasza.
Dobrze, panie. Jednakże ten pantofel miał jeszcze wielką wartość. Kobieto, kobieto! Kiedy ja wam darowałem takie obuwie, to zobaczcie przynajmniej, kto tam chodzi po moim mieszkaniu. Dobrze, panie. Po upływie kilku minut wróciła i rzekła: nie wiem, panie, kto chodzi, bo mi drzwi nie chcieli otworzyć. Niech będzie pochwalony. Zabierała się do odejścia, ale pan Łukasz jeszcze nie dał jej spokoju. Matko, matko! Za taki porządny pantofel moglibyście sprowadzić mi tu stróża. A gdzie on jest? Pewnie na ulicy, tam, gdzie robią chodnik. Tam go nie ma, widziałam przecie. To może poszedł po wodę koło Zygmunta. Sprowadźcie go, jakieście poczciwi. Mam lecieć do kolumny za ten pantofel? Rozumie się, przecie nie za darmo. A ty kutwo, a weźże sobie ten łeb do piekła! I rzuciła pantofel z taką siłą, że przeleciał przez kratę, świsnął nad głową panu Łukaszowi i upadł na stół okryty zielonym suknem. Pan Łukasz obejrzał się. Za nim stał sąd w całym komplecie. A zgryźliwy prokurator, zobaczywszy pantofel na stole, rzekł: oto corpus delicti, materialny dowód nieograniczonej chciwości tego niegodziwca Łukasza. Róbcie z obwinionym co chcecie. Mam już go ani sądzić, ani skazywać nie wypada. Dostojnicy zmienili swoje urzędowe uniformy na cywilną odzież, w której ich pochowano, i wyszli nie patrząc nawet na Łukasza, tylko sędzia, który umarł na apopleksję i zawsze był prędki, przestąpiwszy próg sali, splunął ze wzgardą. Diabeł śmiał się jak opętany, a adwokat Kryspin o mało nie rzucił się z pięściami na Łukasza. O ty egoisto, chciwcze! Zakleliśmy duszę twoją w ten stary pantofel, myśląc, że choć w takiej powłoce odda ona komuś usługę bezinteresowną. I stało się to, czego pragnęliśmy, że braczka znalazła pantofel. Miałaby choć na godzinę pożytek z niego, a ty spełniłbyś mimo woli czyn moralny. Ale gdzie tam? Chciwość twoja jest tak wielka, żeś wszystko zepsuł. Nawet zgubiłeś na wieki pantofel, który raz ożywiony przez taką nędzną duszę musi obecnie iść do ostatniego kręgu piekła. Rzeczywiście diabeł zdjął pantofel ze stołu i rzucił go w luft, z którego wylatywały straszne płomienie, skąd rozlegały się jęki i brzęk łańcuchów. A co z nim zrobisz? Z tym egzemplarzem? Wyrzucę go z piekła, ażeby nas nie kompromitował! Niech wraca na ziemię, niech na wieki wieków dusi swoje listy zastawne i banknoty. Niech trzyma kamienicę, niech licytuje biednych lokatorów i krzywdzi własne dzieci. Tu zagnoiłby piekło swoją wstrętną osobą, a tam, krzywdząc ludzi, może nam oddać usługi. Za pozwoleniem więc, gdzie ja ostatecznie będę? Nigdzie. O niebie ani o czyśćcu sam chyba nie myślisz, a z piekła, pomimo całej naszej protekcji, wyrzucają cię. No, bywaj zdrów i złam kark. I żeby nie podać ręki panu Łukaszowi, schował obie ręce do kieszeni i wyszedł. Pan Łukasz stał osłupiały i stałby tak przez całą wieczność, gdyby diabeł nie wykrzyknął, potrąciwszy go obcasem: ruszaj, stary! Wyszli z gmachu sądowego na ulicę i biegli prędko. Zgraja bowiem uliczników piekielnych, zobaczywszy ich, poczęła wrzeszczeć: tego kutwa Łukasza wyprowadzają, ci upasy z piekła!
Diabeł o mało nie spłonął ze wstydu, że musi towarzyszyć podobnemu nędznikowi, ale pan Łukasz, widocznie całkiem już pozbawiony ambicji, zachował zimną krew i zamiast opłakiwać swoją hańbę, oglądał się po piekle. Zdawało mu się jednak, że piekło jest dość podobne do Warszawy, że kary trapiące grzeszników są raczej dalszym ciągiem ich żywota, aniżeli jakimś wymyślnymi mękami. W ratuszu kilkanaście komitetów naradzało się nad kanalizacją, oczyszczaniem miasta, drożyzną mięsa i tym podobnymi kwestiami. Ponieważ co dzień gadano o jednym i tym samym bez dalszych skutków, więc członkowie szanownych zebrań z nudów i rozpaczy aż wyskakiwali oknami na bruk i rozbijali się na miazgę jak dojrzałe kawony. Na nieszczęście za każdym razem zbierano ich pogruchotane szczątki, jako tako sklejano i znowu posyłano do sali obrad. Nie mniejszą mękę cierpieli recenzenci teatralni, którzy z mocy wyższych wyroków zamienili się na baletników, śpiewaków, aktorów, grywali sztuki po dwa razy na dzień i musieli czytać swoje własne recenzje, pisywane niegdyś o innych, a dziś zastosowane do siebie. Co gorsze, że publiczność, wierząca w drukowane słowo, nie licząc się z trudnościami ich stanowiska, nieograniczenie ufała ich recenzjom i bardzo znęcała się nad autorami, aktorami. Tylko twórcy popularno-ekonomicznych broszur nie cierpieli żadnych mąk, ponieważ ich prace literackie dawano do studiowania najzakamienialszym grzesznikom. Czytając je, nieszczęśni wyrywali sobie włosy, kąsali własne ciało i strasznie przeklinali swoich katów. Skutkiem tego popularni ekonomiści cieszyli się w piekle dość znacznym rozgłosem. Wszystko to widział pan Łukasz, szybko przebiegając ulicę Rebu. Nareszcie diabeł konwojujący Łukasza nie mógł już dłużej wytrzymać. Nigdy jeszcze jego cierpliwej dumy nie wystawiono na podobne szykany. Stracił zimną krew i schwycił Łukasza za kołnierz. Na pół umarły z trwogi egoista uczuł tak silne kopnięcie w miejsce położone między piętami i karkiem, że wyleciał w powietrze z prędkością kuli armatniej. Nie mógł prawie tchu złapać. Silny ból otrzeźwił pana Łukasza. Kiedy otworzył oczy, przekonał się, że leży na podłodze przy łóżku. Szlafrok miał rozrzucony, jakby skutkiem gwałtownych ruchów, a szalik spadł mu z głowy i zwiesił się z poduszki. Starzec dźwignął się z trudnością, rozejrzał się. To jego własne łóżko. Jego mieszkanie, jego szlafrok, te same sprzęty, ten sam zapach asfaltu, którym wylewają chodnik przed domem. Rzucił okiem na zegar, szósta, i mrok już zapełnia pokój, jest więc szósta wieczór. Ostatnia zaś godzina, jaką słyszał, była trzecia. Com robił od trzeciej do szóstej? Chyba spałem. Tak jest, niezawodnie spałem, ale jakie przykre sny. Sny? A już ci chyba, że sny. Ale czy to był sen? Jeżeli sen, to w takim razie skąd taki tępy ból w okolicy krzyża, jakby od uderzenia diabelskim kolanem? Powlókł się do okna, włożył okulary i uważnie począł przypatrywać się śmietnikowi. Widział tam słomę, papiery, skorupy, ale między nimi pantofle.
kartofla nie było. Gdzież pan Kofel? Rozumie się, że w piekle. Pana Łukasza ciarki przebiegły. Otworzył lufcik i krzyknął do zamiatającego stróża. Józef! A gdzie podział się ze śmietnika mój pantofel? A podniosła go jakaś baba. Cóż to za baba? Jakaś biedna wariatka. Wciąż gadała do siebie, modliła się za duszę zmarłej, nawet kołatała do pańskiego mieszkania. Jakżeż ona wyglądała? Poznałbyś ją? A co bym miał nie poznać? Miała jedną nogę owiniętą w gałgan i bardzo kulała. Pan Łukasz zaczął zębami szczękać. A czy ona wzięła ze sobą pantofel? A, z początku wzięła, ale potem zaczęła kogoś kląć i tak gdzieś rzuciła pantofliskiem, że go znaleźć nie można. Jakby się w piekło zapadł. Choć co prawda nie ma czego żałować, bo już był wielki gałgan. Ale pan Łukasz nie słuchał końca mowy Józefa. Gwałtownie zamknął lufcik i prawie bez sił padł na starą kanapę, mrucząc. Więc to nie był sen, to była rzeczywistość, więc istotnie wypędzono mnie nawet z piekła. Odtąd do końca świata będę żył w tej kamienicy, między tymi gratami, nosząc na piersiach listy zastawne, które tam nie mają żadnej wartości. I co mi po tym? Pierwszy raz w życiu pan Łukasz zadał sobie pytanie, co mu po tym? Co mu po tej kamienicy, w której nie ma wygody, po sprzętach, gratach, próchniejących w natłoku. Nareszcie po pieniądzach, za które nigdy nic nie użył i które nic nie znaczą wobec wieczności. A wieczność już się zaczęła dla niego. Zdawało mu się, że paka listów zastawnych pali mu piersi. Wyjął więc je spod kaftanika i rzucił do komody. Ale i tam nie dawały mu pokoju. Co mi po nich? Mam je i straszna rzecz, nie uwolnię się od nich nigdy. W tej chwili zapukano do drzwi. Wbrew zwyczajowi pan Łukasz, nie uchylając lufcika, otworzył i zobaczył mularza. Zlituj się, wielmożny pan. Oddaj mi moje statki. Ja tam procesować się z panem nie będę, bo mu bogi. Bez statków roboty nie dostanę. A na kupienie nowych nie mam pieniędzy. A weź sobie twoje statki, tylko je prędko wynoś. Istotnie mularz bardzo prędko wyniósł statki do sieni. Ale zdziwienia ukryć nie mógł. Patrzył na pana Łukasza, miętosząc czapkę, a pan Łukasz patrzył na niego. No czego ci brakuje? Czego? Już ci brakuje mi zapłaty za robotę. Ile ci się należy? 5 rubli, wielmożny panie. A co ja miałem straty, żem robić przez ten czas nie mógł? Ile żeś miał strat? Tylko mów prawdę. Chyba ze 6 rubli. Wnet jednak przekonał się z największym zdumieniem, że pan Łukasz wypłacił mu 11 rubli, jak orzech zgryzł. Dziękuję, wielmożny panie. Łaskawie, bardzo, bardzo dziękuję. Mularz nie chciał wierzyć własnym oczom. Oglądał pieniądze i błogosławił pana Łukasza. Ale starzec prędko zamknął przed nim drzwi, mrucząc do siebie. Chwała Bogu, żem się choć pozbył szaflika i 11 rubli, byle tylko nie wróciły. Niebawem zapukano po raz drugi. Pan Łukasz znowu drzwi otworzył i spotkał się oko w oko z żoną stolarza. Panie, pozostań, nie błagam cię. Błagam cię, nie licytuj nas. My się później wypłacimy. Ale dziś, czy pan wie, że nie mam ani na doktora dla chorego męża, ani nawet na łyżkę strawy dla niego i dla dzieci. I mówiąc, płakała tak żałośnie, że starzec uczuł ból w sercu.
Pobiegł do biurka, wyjął stamtąd 2 ruble i wciskając je w ręce kobiecie rzekł: no, no, niech pani nie płacze. Tu ma pani trochę pieniędzy na najpilniejsze rzeczy, a później dodam więcej. Licytacją odwołam, w mieszkaniu was zostawię i pomagać będę, byleby tylko uciekali się do mnie w razie rzeczywistej potrzeby. Bez żadnych zachcianek do wyzyskiwania starego człowieka. Stolarzowa oniemiała i patrzyła na pana Łukasza błędnymi oczyma. On odsunął ją lekko od progu, zamknął drzwi i szepnął, jakby się sprzeczając z kimś: otóż nie będzie licytacji ani jutro, ani nigdy. A swoją drogą znowu ubyło 2 ruble. To już 13. Wnet jednak wzięły górę nad nim smutne myśli. Każdy bowiem przedmiot stojący w pokoju, albo ich bardzo wiele, ranił go jak sztylet. Kto zechce wziąć te graty? Czy ja będę mógł wyprowadzić się kiedy stąd, kiedy już taka klątwa wisi nade mną, że muszę całą wieczność przepędzać w tym domu? Wtem począł ktoś gwałtownie dobijać się do drzwi. Pan Łukasz otworzył i o mało nie padł na ziemię. Przed nim stał adwokat Kryspin. No, ciesz się. Wygrałeś sprawę, ale przed Trybunałem Boskim. Ja wygrałem sprawę przed Trybunałem Boskim? Jakim sposobem? Więc już mnie nie wyrzucą z piekła? Jesteś zwariował, Łukaszu? Słyszę przecie, co mówisz. Kiedy mówię, żeś wygrał sprawę przed Trybunałem Boskim, to znaczy, żeś ją przegrał w sądzie ludzkim. I że albo musimy wynaleźć kruczek do nowego procesu, albo oddać twojej córce ten dom. Rozumiesz? Trybunał Boski, za pozwoleniem. Więcej ty nie zginął w tym pociągu, który się rozbił? Ja nim nawet nie jechałem. Ale co ty mówisz, Łukaszu? Zaraz, więc nie zabiłeś się i nie byłeś w piekle? Do pokoju wpadł stróż, trzymając w ręku pantofel. Panie, jest pantofel! Znalazłem go za beczką. Więc i mój pantofel nie był w piekle? Ty masz bzicha, Łukaszu. Ja ci mówię, żeś przegrał proces, a ty mi pleciesz o piekle? Widzisz, miałem dziwny i przykry sen. Co tam? Sen mara, Bóg wiara. Teraz nie o sny chodzi, ale o to, czy wynosisz się z kamienicy, czy też dalej procesujesz się z córką. Pan Łukasz zamyślił się. Myślał, rozmyślał, rozważał. Nareszcie rzekł stanowczo: proces! Aha, tak, to rozumiem. Ale była dziś u mnie stolarzowa i powiedziała, że odwołujesz licytację na ich ruchomości. Czy to prawda? A niechże Bóg broni. Wczoraj byłem trochę rozstrojony. Obiecałem, że cofnę licytacją i nawet wstyd mi wyznać. Dałem babie 2 ruble, ale dziś jestem już zupełnie trzeźwy. Uroczyście odwołuję wszystkie nierozsądne obietnice. O, teraz poznaję cię, bo kiedym tu wszedł, wydawałeś mi się jakby innym człowiekiem. Ten sam do śmierci. Zawsze twój Łukasz. Żal mi tylko 13 rubli, które pozwoliłem sobie wydrwić. Po tej odpowiedzi obaj panowie ucałowali się serdecznie. Thank you.
Teatr Radia Łódź zaprasza. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy emisję kolejnego słuchowiska z archiwum Radia Łódź, a będzie to dzisiaj Nawrócony Bolesława Prusa, kilka słów wstępu. Prusa znamy przede wszystkim jako autora Lalki, Faraona i wielu, wielu nowel. I z całą pewnością Lalka jest największą polską powieścią. Ale współcześni mu Polacy cenili go także za działalność społeczną, w tym o dziwo za propagowanie turystyki pieszej i rowerowej. Warto także przypomnieć, że Bolesława Prusa uważa się za twórcę polskiej felietonistyki. Swoje dzieje prasowe zaczął w 1872 roku artykułem społecznym Nasze grzechy w czasopiśmie Opiekun domowy. Potem przez kilka lat pisał w bardzo poważanym tytule Niwa. Współpracował także z satyrycznymi pismami Mucha i Kolce, dla których pisał prześmiewcze szkice społeczne i liczne humoreski. Najbardziej znane z nich to Kłopoty babuni oraz To i owo. Także w Niwie ukazywał się jego stały felieton Sprawy bieżące. W roku 1874 związał się z Kurierem Warszawskim, na łamach którego ukazywała się seria 7 utworów z cyklu Szkice warszawskie. Ta sama gazeta od roku 1875 zaczęła zamieszczać kartki z podróży, były to felietony i reportaże pisane podczas wędrówek reporterskich po kraju, oraz kronikę tygodniową, która przyniosła Prusowi największą popularność. Prus współpracował także z wydawanym w Petersburgu polskim tygodnikiem Kraj, dla którego pisał korespondencję z Warszawy. Przypominam tutaj działalność dziennikarską Bolesława Prusa, albowiem słuchowisko, które dzisiaj przedstawimy, będące adaptacją opowiadania Nawrócony, ma z całą pewnością rodowód felietonowy i satyryczny. Bo był Bolesław Prus nie tylko bystrym obserwatorem życia codziennego, ale również bezwzględnym prześladowcą wad i przywar i pospolitych podłości Polaków. Zwróćmy uwagę i na to, że w czasach, gdy Sienkiewicz pisał historyczne powieści, w których Polacy byli dobrzy dla siebie wzajem, a nawet kochali się nad wyraz, Prus bezlitośnie obnażał nasz egoizm i wzajemne okrucieństwo. Bardziej krytyczni z Państwa dopatrzą się być może podobieństwa noweli Prusa do opowieści wigilijnej Dickensa. Trudno temu zaprzeczyć, ale też bohater Prusa nawraca się jedynie na chwilę. Prus bowiem mniej chyba wierzył w ludzkie pokłady dobroci niż Dickens. Niemniej nowela i słuchowisko mają charakter komedii, tyle że z tak zwanym głębszym znaczeniem. Dlatego zapraszam do miłej zabawy. Jerzy Chutek. Pan Łukasz siedział zamyślony. Był to starzec wysoki, chudy, pochylony, liczył około 70 lat i miał czarne, dosyć gęste włosy upstrzone siwymi kosmykami. Nie posiadał ani jednego zęba, a śpiczasta broda zbiegała mu się z hakowatym nosem, co fizjonomii starca nie nadawało przyjemnego wyrazu. Siedział w swoim pokoju, dużym, od kilkunastu lat nieoczyszczonym, zapchanym sprzętami. Były tam staroświeckie szafy i komody, były duże fotele, na których mole z skórę zjadły, wyścielane krzesła zapomnianych form i obszerne kanapy z powyginanymi poręczami. Żona jego rychło zmarła, zostawiwszy mu kamienicę i córkę. Pan Łukasz córkę wychowywał jako tako i najśpieszniej wydał ją za mąż. Ani wesela nie sprawił, ani obiecanego posagu nie wypłacił, ani nawet kamienicy matczynej nie zwrócił. W końcu nieznośnym uporem sprawił to, że zięć wytoczył mu proces o zwrot domu. Sprawa była czysta i pan Łukasz przegrać musiał. Ale dobrowolnie nie chciał ustąpić. Będąc zasobnym i bardzo biegłym w prawie, wynajdywał mnóstwo wykrętów i działał na zwłokę, w czym dzielnie mu pomagał pan Kryspin,
stary adwokat. Siadł tedy pan Łukasz na kanapie. W dniu jutrzejszym przypadała w sądzie sprawa jego z córką o kamienicę. A tu jakby na nieszczęście adwokat Kryspin wyjechał z Warszawy. Może nie wróci na czas i przegra? Byłby to dla pana Łukasza silny cios pod wieloma względami. Naprzód musiałby oddać córce dom. A powtórę, kto wie, czy córka, którą ojciec rzucił na pastwę niedostatkowi, nie zechce mścić się i nie każe płacić sobie za komorne. Chyba nie zrobi tego. Ona zawsze była dobrym dzieckiem. Ale zresztą i to być może dzisiejszy świat taki chciwy. Niepoczciwi ludzie oczerniali pana Łukasza. Mówili, że jest chciwy, zły ojciec, zły gospodarz, że chociaż na piersiach nosi 30 tysięcy rubli listami zastawnymi, przecież nie chce odnawiać mieszkań. Zły gospodarz? A co to, czy ja stróża nie trzymam? A czy co pierwszego nie zgłaszam się po komorne? Czy nie zmusił mnie magistrat do zaprowadzenia chodnika asfaltowego przy kamienicy? O, jeszcze dziś gotują tę obrzydliwą smołę pod oknami, a dym aż dusi. Bodaj z piekła nie wyjrzeli ci asfalciarze, a najpierw główny przedsiębiorca. I taki łot śmie jeszcze grozić mi procesem albo nachodzić mój dom i upominać się o swoje naczynia i o zapłatę. Czysty rabuś. Strach pomyśleć, jacy niesumienni są dzisiejsi ludzie. A wszystko przez chciwość. Wtem zapukano do mieszkania. Kto tam tak wali we drzwi? Czy nie wiesz, żeś mógł je wyłamać? List z kancelarii pana adwokata. Dziękuję bardzo. Dependent pisał, że pociąg, którym jechał adwokat Kryspina, rozbił się. Ponieważ adwokat żałował zwykle pieniędzy na telegramy, więc dependent był dotychczas w niepewności, czy pan Kryspin żyje. W każdym razie jednak stało dalej w liście: sprawa pana Łukasza przeciw zięciowi o kamienicę jutro będzie popierana. Kryspin bowiem jako człowiek systematyczny naznaczył przed wyjazdem zastępcę. A do licha! Temu zastępcy trzeba zapłacić, podczas gdy poczciwy Kryspin nic nie brał. Jeszcze może sprawę przegram i wyrzucą mnie z domu? Pewnie Kryspin jak zwykle miał przy sobie wszystkie pieniądze. Jeżeli zginął w pociągu, to go niezawodnie okradną. Familii nie ma, stary kawaler. Nie wolał on by to mnie taką sumę zapisać. Starzec zmartwił się tak, że aż uczuł bóle reumatyczne w nogach i w głowie. Chodzić nie mógł, więc owinął głowę zabrudzonym szalikiem i położył się na łóżku. Z ulicy dolatywała go woń asfaltu, którym na koszt pana Łukasza i innych właścicieli domów wylewano chodnik. Ostry zapach drażnił starca. Oto dzisiejsze gospodarstwo miejskie. Robią chodniki z materiałów kruchych i tak cuchnących, że człowiekowi mało głowa nie pęknie. Pan Łukasz był jakoś dziwnie rozstrojony. Asfalt pachniał coraz mocniej, a jego bolała głowa coraz gwałtowniej. Nie mógł opędzić się myśli o losie adwokata Kryspina, który już umarł, choć miał dopiero lat 60. I umarł nagle. Jakże mi zimno. Jeszcze ten asfalt. O, to byłby interes, gdyby mnie dym asfaltowy umorzył teraz, zaraz. Tu proces nierozstrzygnięty, lokale niewynajęte, a stróż ten, gdybym już nie wstał, zrewiduje moje zwłoki i zabierze mi spod kaftanika 30 tysięcy rubli. Pan Łukasz
chciał zerwać się, ale nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Chciał zrzucić szalik z głowy, ale stracił władzę w rękach. W końcu chciał oczy otworzyć. Na próżno. Umarłem. Gdy panu Łukaszowi wróciła przytomność, nie leżał już na swym łóżku, ale stał w jakiejś dużej sieni przed żelaznymi drzwiami. Sień była sklepiona i miała ceglaną posadzkę. Przy drzwiach siedział ogromny zamek, przez którego dziurkę dokładnie widzieć można było sąsiednie mieszkania. Pan Łukasz zajrzał. Zobaczył dwie sale, jedna z